Ważne jest, aby zrozumieć, jak przyjemność oraz ból są przetwarzane w naszym mózgu. Jednym z najbardziej fascynujących odkryć w neuronauce w ciągu ostatnich 100 lat jest to, że te same części mózgu, które przetwarzają przyjemność, przetwarzają również ból i działają jak przeciwne strony równowagi. Jeśli więc wyobrazisz sobie, że w Twoim mózgu jest równowaga, to wygląda ona mniej więcej tak jak taka huśtawka na placu zabaw, gdzie jedna osoba jest na górze, a druga na dole, a następnie zamieniają się pozycjami. Ale kiedy jest w spoczynku, ta huśtawka jest na poziomie lub równolegle z ziemią. Tak wygląda mniej więcej proces przetwarzania bólu oraz przyjemności. Przechyla się w jedną stronę, gdy robimy coś bolesnego i przechyla się w drugą, gdy robimy coś przyjemnego. Istnieją pewne zasady rządzące tą równowagą, a jedną z nich jest to, że równowaga chce pozostać na poziomie. Nie chce przechylać się za bardzo na stronę bólu ani przyjemności. I w rzeczywistości jakiekolwiek odchylenie od neutralności jest biologiczną definicją stresu, co jest zabawne, ponieważ często stosujemy różne substancje, aby uciec od stresu. Ale właściwie to odchylenie od homeostazy powoduje uwalnianie kortyzolu i jest źródłem stresu. Więc zasadniczo pytanie może brzmieć, w jaki sposób ta równowaga resetuje się wraz z odchyleniem od neutralności. Jest to bardzo, bardzo interesujące, ponieważ to, co to robi, to to, że kiedy pojawia się jakikolwiek początkowy bodziec, powiedzmy, że dodajesz kawałek czekolady do swojej równowagi, to ta równowaga przychyla się na stronę przyjemności. Dostaje małe uwolnienie dopaminy w moim mózgu. Dopamina jest naszym neurotransmiterem przyjemności, motywacji oraz nagrody. I czuję się dobrze. Ale w momencie, kiedy to się stanie, mój mózg dostosowuje się do tej zwiększonej dopaminy, regulując w dół produkcję i transmisję dopaminy. Nie tylko do poziomu podstawowego, ale poniżej poziomu podstawowego, czyli do stanu deficytu dopaminy. Co może być naprawdę zastanawiające, dlaczego mózg to robi, dlaczego nie kieruje się do wartości wyjściowej, a kieruje się poniżej wartości wyjściowej. Przy okazji, jednym ze sposobów, aby to sobie wyobrazić, jest wyobrażenie sobie, że małe gremliny wskakują na stronę bólu w odpowiedzi na jakiekolwiek odchylenie od strony przyjemności. Ale one lubią balans, więc nie schodzą z tego. I jak równowaga jest wyrównana, zostają na niej, dopóki nie przychyli się w równej i przeciwnej ilości na stronę bólu. To jest ten moment, w którym chce się mieć jeszcze jeden kawałek czekolady, obejrzeć jeszcze jeden film na YouTubie. Jednak jeśli poczekamy wystarczająco długo, gremliny odskakują i równowaga zostaje przywrócona. I to intensywne uczucie pragnienia mija. Co się dzieje, jeśli nie czekamy? Co, jeśli kontynuujemy to zachowanie lub konsumujemy tę substancję wielokrotnie przez okres czasu? Dzieje się tak, że zasadniczo pojawia się coraz więcej gremlinów, które gromadzą się po przeciwnej stronie równowagi. A jeśli będziemy tak postępować przez tygodnie, miesiące, lata, to skończymy z wystarczającą ilością gremlinów tak, by wypełnić cały pokój. Tak się dzieje, gdy dostaniemy się do uzależnionego mózgu. A co to oznacza dla nas? Oznacza to, że potrzebujemy coraz więcej naszej przyjemnej substancji i silniejszych form, aby uzyskać ten sam efekt i ostatecznie dochodzimy do punktu, w którym bez względu na to, ile spożywamy i nieważne, jak jest to silne, naprawdę przestaje działać. Teraz muszę używać tego nie po to, by czuć się świetnie, ale po to, by chwilowo wyrównać równowagę i czuć się normalnie. Ale kiedy jej nie używam, moja równowaga jest przychylona na stronę bólu. Jakie są uniwersalne objawy odstawienia czegoś uzależniającego? Niepokój, drażliwość, bezsenność, dysforia. I pamiętaj, to może być tuż za progiem świadomości, więc nie chodzę i nie mówię, jestem nieszczęśliwy, niespokojny i drażliwy, bo zjadłem za dużo czekoladowego ciasta. Nie, mówię do siebie, jestem nieszczęśliwy, jestem rozdrażniony, więc może potrzebuję nowego małżonka, może potrzebuję nowej pracy, może potrzebuję nowych przyjaciół. Ale tak naprawdę, co zrobiłem, to zresetowałem mój punkt odczuwania przyjemności lub radości tak, że jestem w stanie wycofania. I są to rodzaje subtelnych następstw, których nie widzimy, gdy jesteśmy w określonym momencie. Tak naprawdę nie dostrzegamy prawdziwej przyczyny i skutku. Oczywiście, możemy czuć się źle, kiedy wypijemy za dużo alkoholu. Są to wyraźne skutki, które możemy dostrzec, ale tych bardziej subtelnych, trwałych stanów deficytu dopaminy nie dostrzegamy. Myślę, że dzieje się to z nami indywidualnie, ale także zbiorowo i częściowo wyjaśnia rosnące wskaźniki depresji, niepokoju, które widzimy na całym świecie i które, nawiasem mówiąc, są najwyższe w bogatych krajach.
Całkowicie paradoksalne, można by pomyśleć. Przecież najbogatsze kraje mają najwięcej rzeczy, mają najlepszych lekarzy, ale w rzeczywistości jesteśmy tak narażeni na przyjemność i tak izolowani od bólu, że indywidualnie i zbiorowo zresetowaliśmy nasze ścieżki przyjemności oraz bólu na stronę bólu, tak, że jesteśmy teraz zasadniczo zaangażowani w bitwę z naszymi gremlinami. Kiedy osiągasz duży cel, myślisz: o, chcę tego więcej, więcej i więcej. I jest to zupełnie naturalne. Ale równie częste jest to, że kiedy ktoś dostaje złoty medal, zdobywa tytuł naukowy lub osiąga jakąś niesamowitą rzecz w swoim życiu, to następnego dnia czuje się przygnębiony. Ten dołek się pojawia, ponieważ występuje coś, co nazywamy wyczerpaniem dopaminowym i wtedy podwyższa się nasz poziom prolaktyny. Ale ważne jest, aby rozpoznać, co to za dołek i że występuje przejściowo. I rzecz, którą należy zrobić, to zdać sobie sprawę, że czasami w życiu dobrze jest zrzucić nogę z gazu. Dopamina wróci, jeśli tylko nie będę do niej za wszelką cenę dążyć. Jest to widoczne u ludzi, którzy biorą jakieś używki lub angażują się w działalność, która uwalnia tonę dopaminy. Więc na przykład odbyłeś najlepszy trening, doświadczyłeś najlepszej nocy w swoim życiu, to następnego dnia poczujesz się świetnie, ale ten blask rozproszy się, a potem zaczniesz chcieć szukać tego szczytu ponownie. I to, z czego nie zdajesz sobie sprawy, to to, że kiedy następnym razem masz ten sam zestaw zachowań, to samo doświadczenie, to tej dopaminy jest trochę mniej, trochę mniej i trochę mniej, a strona bólu przychyla się trochę bardziej i trochę bardziej. Więc kluczem jest to, że po tym jak zdobędziesz duże zwycięstwo, spodziewaj się tego, że będzie dołek. Naucz się czuć komfortowo z tym dołkiem. Pozwól, aby nastąpiła adaptacja, a następnie znów się za to zabierz. I kiedy często patrzymy na ludzi, to nigdy nie mają wystarczająco pieniędzy, nigdy nie mają wystarczająco związków, nigdy nie mają wystarczająco czegokolwiek. W ten właśnie sposób ograniczają swój długoterminowy i prawdopodobnie także krótkoterminowy postęp. Praktykuj radykalną uczciwość. Zacznijcie więc być prawdomówni w kwestii tego, co robimy, ile robimy, rzeczy, które ukrywamy, rzeczy, które robimy w internecie, a o których wolelibyśmy, żeby ludzie nie wiedzieli. Zacznijcie dawać ludziom znać. Bądźcie szczerzy w tej kwestii. Jak dużo czasu spędzam używając tej aplikacji? W co ona właściwie ingeruje w moim życiu? Dlaczego to robię? Czuję się dobrze w trakcie, ale jak czuję się potem? To jest tak jak z darmowym bufetem na twoich wakacjach. Smakuje świetnie, czujesz się dobrze. Pierwsze 2 lub 3 dni. W 7 dniu czujesz się okropnie sam ze sobą. Czy naprawdę było warto? Czy z perspektywy czasu to było to? Czy naprawdę tak chcę spędzić następne wakacje? Więc zaczynam się nad tym zastanawiać. A potem także bycie szczerym w kwestii innych małych rzeczy, ponieważ to, co prawdopodobnie to robi, to stymuluje i reguluje korę przedczołową. Pamiętaj, że ta szara materia tuż za czołem odpowiada za opóźnioną gratyfikację, planowanie przyszłości i opowiadanie historii. I tak, kiedy opowiadamy prawdziwe historie, stymulujemy naszą korę przedczołową. Kiedy stymulujemy naszą korę przedczołową, jesteśmy w stanie stworzyć połączenie między korą przedczołową a jądrem półleżącym, które jest tą ścieżką przyjemności i bólu. I wtedy możemy być świadomi i zarządzać gremlinami, czego nie możemy zrobić, jeśli nasza kora przedczołowa jest wyłączona. Jedną z rzeczy, którą warto zrobić po wstaniu z łóżka, jest poruszanie się do przodu, co po prostu oznacza spacer. U ludzi i u zwierząt występuje zjawisko, dzięki któremu, kiedy wykonujemy ruch do przodu, obrazy wizualne przechodzą przez nasze oczy, co jest tak zwanym przepływem optycznym. Dla tych, którzy słabo widzą lub nie widzą, to samo zjawisko występuje w układzie słuchowym. Dźwięki przechodzą obok nas w tak zwanym przepływie słuchowym. Wejście w tryb poruszania się do przodu, a zwłaszcza doświadczenie przepływu wzrokowego, ma potężny wpływ na system nerwowy. Efekt, jaki wywiera, to zasadniczo wyciszenie lub zmniejszenie ilości aktywności neuronalnej w tej strukturze mózgu zwanej amygdala. Amygdala to inaczej ciało migdałowate. Ciało migdałowate ma swoją rolę w niepokoju, strachu i wykrywaniu zagrożeń. I rzeczywiście, ciało migdałowate jest częścią sieci w mózgu, która generuje uczucie strachu, zagrożenia i niepokoju, ale robi też masę innych rzeczy. Ale to
jedna z jej podstawowych funkcji. Istnieje mnóstwo wysokiej jakości prac, które pokazują, że chodzenie, jazda na rowerze lub bieganie i generowanie przepływu optycznego ma tę niesamowitą właściwość obniżania aktywności w ciele migdałowatym, a tym samym odpowiada za zmniejszenie poziomu lęku. Jednak proces chodzenia każdego ranka nie musi polegać na ćwiczeniach. Nie chodzi o spalanie kalorii. Tak naprawdę chodzi o to, by uzyskać przepływ wzrokowy i zmniejszyć poziom aktywacji ciała migdałowatego. Kolejną rzeczą jest pozyskanie światła słonecznego w oczach. Powinna być to jedna z pierwszych i kluczowych rzeczy w godzinach porannych do wykonania. Jest to absolutnie niezbędne dla zdrowia psychicznego oraz fizycznego. A więc Twoim zadaniem jest dostać się na zewnątrz bez okularów przeciwsłonecznych, jeżeli możesz zrobić to w bezpieczny sposób. Zadanie to można wykonać nawet gdy jest pochmurno. Więcej fotonów świetlnych przechodzi przez tę pokrywę chmur, niż pochodziłoby z bardzo jasnej żarówki w pomieszczeniach. Jak długo powinieneś to robić? Minimalnie 2 minuty, a jeżeli możesz, to 30 minut. Wtedy byłoby idealnie. Tak więc wyjście na zewnątrz na około 10-15 minutowy spacer w zasadzie zapewni Ci odpowiednią stymulację tych neuronów w oku. To są neurony, które nie dbają o kształty obiektów czy ich ruch. To neurony, które przekazują do mózgu, że jest dzień i czas być czujnym. Wprawia w ruch ogromną liczbę biologicznych kaskad w każdej komórce i narządach Twojego ciała. Od wątroby do jelit, serca oraz mózgu. Na początku dnia doświadczamy naturalnego i zdrowego wzrostu poziomu hormonu zwanego kortyzolem. Kortyzol pochodzi z ciała migdałowatego. Ten kortyzol, jak wspomniałem, jest zdrowy, normalny i sprzyja czuwaniu. W rzeczywistości wspiera zdrowy układ odpornościowy. Bardzo ważne jest, aby ten puls kortyzolu pojawił się wcześniej w ciągu dnia i zdarzy się on raz na 24 godziny, bez względu na to, co się stanie. A Ty musisz go odmierzać w czasie. Jak to zrobić? Przede wszystkim przez to, kiedy oglądasz jasne światło słoneczne. Jeśli budzisz się przed wyjściem słońca, to dobrze jest włączyć sztuczne światło. Ale wtedy chciałbyś wyjść na zewnątrz tak szybko jak to możliwe, aby uzyskać to naturalne światło. Chodzi tu o stymulację Twoich oczu, a nie ekspozycję skóry na światło. Zasadniczo, aby prowadzić zrównoważone życie w świecie, który nieustannie kusi nas do nadmiernej konsumpcji, musimy stworzyć te dosłowne i metakognitywne bariery między nami a tym, z czym mamy problem, abyśmy nie polegali wyłącznie na sile woli. Bo jeśli będziemy polegać tylko na sile woli, to wszyscy przegramy. Więc kiedy będziesz w momencie pożądania, aby sięgnąć po tę wybraną przez siebie rzecz i jest ona łatwo dostępna, to zaufaj mi, sięgniesz po nią i ja też to zrobię. Więc sztuką jest upewnić się, że kiedy jeszcze mam odpowiednią siłę woli, tworzę bariery między sobą a tą rzeczą, tak aby w chwili pożądania, kiedy po nią sięgam, nie była ona łatwo dostępna. I ta pauza może być wystarczająca, aby pomóc mi przejść nad tym momentem pragnienia. Więc sztuką jest stworzyć rodzaj mikrośrodowiska w naszym szeroko pojętym środowisku, bardziej uzależniającym, aby pomóc nam utrzymać kurs i kierować się tam, gdzie naprawdę chcemy iść i gdzie możemy wieść nasze najbardziej spełniające życie i zbudować swoje najlepsze ja. Prosty sposób na wyobrażenie sobie uderzeń dopaminowych to za każdym razem, gdy robisz coś, co lubisz, na przykład jesz coś słodkiego, dopamina uderza. Patrzysz na swój Instagram, dostajesz uderzenie dopaminy. Widzisz kogoś, kogo lubisz, uderzenie dopaminy. Bez zainteresowania przewijasz media społecznościowe i widzisz coś, co Ci się naprawdę podoba. Dostajesz uderzenie dopaminy. Ale potem docierasz do czegoś innego i myślisz sobie, nie jest to interesujące. Jednak gdybyś dotarł do tej drugiej rzeczy najpierw, mógłbyś pomyśleć, że w zasadzie to było naprawdę interesujące. Gdybyś dotarł do tego drugiego postu na Instagramie 3 dni później lub 4 dni później, mógłbyś go uznać za niezwykle interesującego. A więc to, ile dopaminy doświadczasz od czegoś, zależy od Twojego bazowego poziomu dopaminy. Każdy, kto w tym momencie czuje się rozczarowany i ma uczucie w rodzaju życie nie jest fajne i tym podobne, jest bardzo duża szansa, że Twój system dopaminowy został za mocno obciążony. Mam pewnego kolegę, który ma 22 lata i zdał szkołę średnią. Poszedł na chwilę na uczelnię wyższą i zdecydował, że nie chce tego więcej robić. Przestał pracować, przestał ćwiczyć, mimo że bardzo lubił to robić i jest naprawdę w niezłej formie. I zaczęto analizować, czy może ma ADHD, czy jest to coś innego.
i usłyszał o zjawisku zwanym wyczerpaniem dopaminowym. Zadzwonił do mnie i powiedział, że przez jeden miesiąc nie będzie grał, nie będzie korzystał z telefonu, nie będzie robił nic z tych rzeczy. Robi to już przez 25 dni i znowu biega, i znowu podnosi ciężary, znowu ma ochotę na wysiłek fizyczny, ponownie wraca do pracy i to była osoba, u której podejrzewano ADHD. I oczywiście, trzeba podkreślić, że mamy ludzi, którzy mają ADHD, ale to była osoba o obniżonym poziomie dopaminy, więc dlatego był zdekoncentrowany, dlatego nic go nie obchodziło. A więc telefon i życie w tym ciągłym strumieniu filmów jest naprawdę stymulujące, ale trzeba wiedzieć, kiedy to wyłączyć i zrobić sobie przerwę. Teraz zapraszam Cię do odcinka, gdzie Andrew Huberman wytłumaczy Ci, dlaczego możesz być nieszczęśliwy oraz zagubiony i poda potencjalne rozwiązanie na ten problem. Kliknij tutaj, widzimy się tam i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.